Druga część naszego spotkania panelowego będzie rozmową bezpośrednią z uczestnikami z sali, także bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zadać panelistom jakieś pytania, to proszę zasygnalizować może podniesieniem ręki i wtedy zostanie tam skierowany mikrofon. Tak, bardzo proszę. Ja mam taką jedną wątpliwość i to, o której powiem, i jeszcze potem pytanie. Wątpliwość jest taka, że jeżeli mówimy o doświadczeniu jedności i mówimy o wyzbyciu się, odejściu, czy jak to rozumieć, od myślenia, od tych kategorii, ale tak podejrzewam, że jedność też jest kategorią. W związku z tym dla mnie to, co jest tam, nie wiem jak to określić, na pewno nie jest ani wielością, ani jednością. I ja po prostu tak henoteistycznie to bym tłumaczył, nie powiem rozumiał, tylko tłumaczył, ale no tak po pogańsku trochę. I stąd taka moja wątpliwość, że koniecznie jedność. Monoteizm mi się bardzo źle kojarzy jako źródło wszelkich monoideologii, bardzo brzydkich, prawda? A druga sprawa, pytanie. Jak zrobić, żeby natychmiast załatwić, poradzić sobie z tym efektem Hilarego? No, tak to określam. No. Kto z naszych panelistów chciałby pierwszy zabrać głos? Bardzo proszę. Ja, dlatego w związku z pierwszą uwagą twoją, no to mi się bardzo podoba właśnie termin non-duality, niedualność, bo ona unika tego niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą termin jedność, tak? Nie przesądza sprawy, tak? W jakiś sposób też nie prowokuje tego, że w umyśle pojawia się termin antagonistyczny. Tak? Więc to jest takie chyba najlepiej, jak to można wyrazić. Natomiast druga sprawa, to może ktoś ma jakąś taką błyskawiczną metodę. Ja już się boję wypowiadać. To już jest takie pytanie, które zadajesz bardzo wprost i takie satsangowe, z mojego świata teraz powiem, satsangowe pytanie. I jeśli rzeczywiście masz ochotę, to ja ci mogę pokazać metodę, którą zdarzyło się, że ludzie do tego dochodzili od razu, instant. Pytając na przykład siebie, ty zadałeś to pytanie, jak? Skąd to pytanie się pojawiło? Jakby skąd przyszła myśl? Pragnienie. Skąd przyszło pragnienie? Tak, ale to skąd ono przyszło? Zwróć się w stronę tego, skąd przyszło. I co tam jest? To nie wiem, jest bardzo dobrym klimatem. I wszyscy się tam spotykamy. Spotykamy się właśnie tam, zobacz, że powstaje myśl, czy powstanie jakiś ruch energetyczny, który czegoś chce, tak jak powiedziałaś, jest to pragnienie, które czegoś chce.
I chcielibyśmy pójść za tym ruchem i zapytać, no dobrze, czego chcę, daj mi to. A ja ciebie zapytam, ale kto pyta? Skąd to pytanie przychodzi, więc stąd przekierowuję tę uwagę, tak jak Manana pokazywała, w ten sposób. I co to jest? Znowu umysł będzie odpowiadał, ja będę wam teraz mówić, czy ktoś inny będzie opowiadał, czy ty będziesz w swojej głowie odpowiadał. Ale pytanie, skąd to wszystko przychodzi? I bardzo często, kiedy następuje to nie wiem, być może przed tym jest jakieś lekkie zakłopotanie, ale w tym nie wiem, jak zostaniemy chwilę dłużej, może być też odpoczynek. I zaraz pojawi się następne pytanie. No dobrze, ale skąd to przyszło i komu się pojawiło w ogóle? Komu pojawiło się pytanie? Kim jestem? A jakbyś zapytał komu? Nie pytałbym, bardziej mnie interesuje odpowiedź. No. Okej. Czyli interesuje cię odpowiedź z umysłu, to ja takiej odpowiedzi nie mam, a nawet jak ją usłyszysz 1000 razy, to każda będzie fałszywa. Tak, bardzo proszę. Ja rozumiem, wydaje mi się, miejsce, z którego pytasz. I jeśli chodzi o mój typ umysłu, to mam dokładnie taki jak ty. Że jak mi ktoś mówi, że jesteś świadomością, to ja mówię, wcale nie. Natomiast ja nie mówię ani tego, ani tego. To, kim my jesteśmy, jest naszym immanentnym doświadczeniem. To nie jest stwierdzenie, jesteś świadomością. Jeśli ktoś twierdzi, że jest świadomością, to po prostu ściemnia umysł w ten sposób. Natomiast to zdanie jest tylko narzędziem. Na chwilę. Wszelkie zdania, wszelkie słowa są dane nam na chwilę. Po to, żebyśmy wyszli poza słowo i spotkali się w tym samym miejscu, które nie jest wyjątkowe. Ono nie ma nic wspólnego z wyjątkowością. Ono jest identyczne dla nas. To jest coś przed zjawiskiem. Stąd umysł tak naprawdę bada, umysł na koniec się wyczerpuje wobec tego, że nie jest w stanie tego pojąć. Żadne ze słów nie jest w stanie bezpośrednio wskazać, więc one w pewnym sensie przechodzi moment, że gdzieś w głębi zaczynamy się z tego śmiać. No, takim narzędziem próbuję zbadać coś, co jest przed umysłem. Jak coś skończone pojawiło się później, jest w stanie powiedzieć o czymś, co było wcześniej i co było zawsze, co więcej. Nigdy nie odeszło. Więc w jakim sensie nasz intelekt zdaje sobie trochę z tego sprawę i wreszcie odpoczywa i wreszcie przestaje działać w sposób neurotyczny. Funkcjonowanie, tak jak powiedziałeś, po wyjściu z tunelu, funkcjonowanie umysłu będzie takie samo, może być prawie identyczne, ale nie będzie tak neurotyczne jak wcześniej. Dzięki. Ja chciałem tak krótko i bardzo pragmatycznie zapytać. Chciałem was poprosić o komentarz do tej opowieści Dominika, być może z takiego, że chciałbym, powiedzieliście o tym, że jest pewne zagrożenie w tej euforii, której Dominik doświadczył, powiedzieliście, że jeśli, Wojtek powiedział, że jeśli potem nastąpiła depresja, to pewnie to oświecenie nie było oświeceniem albo nie było pełne. Ja chciałbym się dowiedzieć, co w takim razie byłoby ok, tak? Albo co jest rekomendowane, albo w którą stronę, tak? Ok? Bo to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Okej.
To ja oddaję mikrofon i pytam, co to jest za niebezpieczeństwo? Właśnie niebezpieczeństwo polega na tym, że chcesz usłyszeć to, co jest rekomendowane, czy też co jest jakimś standardem w tej sprawie, tak? Co powinno się każdemu przydarzyć w podobnej formie, w podobnych dekoracjach, z podobnymi emocjami. No to tego nie należy szukać, to jest po prostu szyte na miarę, to jest indywidualne, jak twoja własna skóra. Tam jeszcze było pytanie. Nie wiem, czy to pytanie, bo to miał być też panel dyskusyjny z nami tutaj. I ja chciałem powiedzieć to, co ja praktykuję od wielu lat, nie jestem oświecony. Praktykuję akceptację tego. I trochę też chciałem tutaj nawiązać do polityki, że ja nigdy się tym nie interesowałem, ale widzę, że no okej, widzę, że dzieją się te drzewa i mówię okej, akceptuję to, ale czy ja mogę coś zrobić? Co ja mogę w tym momencie zrobić? No kurde, no nie mogę zrobić nic. Ale przykładowo jest taka sytuacja, wracam wieczorem z dziewczynami do samochodu i widzę, jak po drugiej stronie mężczyzna bije kobietę. I nagle zapalił się we mnie ogień. I była po prostu myśl, uczucie idź. Położyłem słoiki, które miałem, poszedłem, krzyknąłem, człowiek odszedł, ona poszła, on poszedł, ja wróciłem, energia wróciła i wszystko jest dalej tak, jak było. Ja byłem w szoku, ja byłem w takiej sile, w takiej mocy, że ja się bałem tego, że jak ten człowiek dalej będzie atakował, to ja go zabiję. Bo ja czułem, że go łapię po prostu i on jest na ziemi. To są sekundy, to były nanosekundy po prostu. I ja uważam, że jeżeli każdy z nas zajmie się tą akceptacją tego, co jest, to wtedy przychodzi to działanie z miłości. I wtedy przykładowo, jeżeli ja widzę, że ktoś bije psa, ale ja nie mam akceptacji na to, to może się tak zdarzyć, że ja zareaguję, ale ten ktoś jeszcze mnie pobije. Ale w momencie, kiedy ja mam akceptację na to i mam miłość do tego psa i do tego człowieka, że to się wydarza, i wtedy przychodzi właśnie działanie, to wtedy to jest właśnie to. I wydaje mi się, że każdy z nas ma właśnie tą swoją własną drogę i tutaj poprzez akceptację siebie i akceptację tego, co się dzieje na zewnątrz, możemy doświadczać tych odpowiedzi. Dziękuję. To właśnie, co powiedziałeś, to jest ładny przykład na to, co się nazywa pustym umysłem, który działa w zgodzie z okolicznościami. Nie ma żadnych założeń, że nie ma żadnego planu, nie ma żadnego wewnętrznego postulatu czy zastanawiania się, czy ja powinienem to akceptować, czy nie powinienem akceptować, czy ja jestem oświecony, jak oświecony powinien się zachować w tej sytuacji. Tak. Tylko po prostu działasz. Działasz z odruchu serca. I oczywiście, no, jeśli można tu mówić o jakimś kierunku działania, no to najlepiej pokochać złoczyńcę, a nie bronić ofiary. To teraz kobiety zaczęły mieć głos, jedna po drugiej. Nie chciałabym o sobie, bo jest dosyć dużo tutaj już wypowiedzi ja i unikam, odchodzę od ego. Jestem buddystką, 24 lata, w ścieżce karma kadziu i nie chcę mówić o sobie i tylko to, co chcę powiedzieć, to jest zdanie, że umysł jest jak słońce, promieniuje sam z siebie i ja tego doświadczyłam, ale to jest karma i myślę, że moje spotkanie buddyzmu było zmianą, że mama mówiła, że ja się śmiałam z otwartą buzią, jak byłam mała i może, nie wiem, czy ja miałam traumy, nie nazywajmy tego tak, ale ja się śmieję otwartą buzię, naprawdę mam szeroko i buddyzm właśnie pokazał mi to, ale czy coś jeszcze mogę powiedzieć, to chyba... Chyba nic więcej, a oprócz tego, że też jest bardzo ważna identyfikacja z nauczycielem i zobaczenie tego, bo można to zobaczyć
w dotknięciu siebie można to zobaczyć w Wielkim Mistrzu, można przeczytać 84 tysiące nauk, można iść 10 ścieżkami naraz, ale chyba nie mamy tak dużo czasu i oświecenie, przebudzenie no jest jakby nie celem samym w sobie, tylko szczęście i to, ta droga, która jest szczęściem i żeby to odkryć w sobie, to chyba no to jest to jedno zdanie właśnie, że umysł jest jak słońce. Dziękuję. Ucieszyłam się z tych słów, dlatego że po prostu my tu jakoś źle mówimy o umyśle, gdy tymczasem no mnie cały czas mam w świadomości takie wątki Upaniszad, że jakby pochwała umysłu, że nie ma innej drogi, nie ma innej drogi doświadczenia. Oczywiście, że jest ten skok poza umysł, ale żeby doprowadzić się do tego skoku, no umysł jest nam potrzebny i umysł no, w buddyzmie nie oddzielony jest od serca, od uczuć. I właśnie całe to dążenie do sprowadzenia umysłu do serca jest mi tak bliskie. I jak pani mówi o tym, no jakby umysł jest porównany do światła tysiąca słońc, do różnych wspaniałości, do blasku. I tutaj właśnie przyszła mi na myśl książka, która dla mnie może jest najważniejsza. Takim jest, no, jest to książka Sogyala Rinpoche, Tybetańska Księga Życia i Umierania. Ona nosi taki sam tytuł, jak ta księga, no, sławna, antropologiczna, o bardo, o przechodzeniu, ale to nie ta. To jest książka amerykańskiego lamy, tybetańskiego, ale który działa w Ameryce, który działa w hospicjum, który pomaga ludziom, który też podjął w tej książce jest to, co jest dla mnie takie cenne. Jaka problematyka przekładu tych kategorii buddyjskich, połączenia ich z naszymi europejskimi, amerykańskimi, zachodnimi. Znajduje te same wątki w poezji Blake'a, w poezji transcendentalistów, w poszukiwaniu straconego czasu Prusta, ten moment zatracenia ja, który jest tam opisany pięknie po przebudzeniu. Jakby takie wątki, które łączą. I tu mi przyszło do głowy, że co jest dla mnie takie cenne, że tak jak tu mówimy o tej takiej, mówiłaś o tej prostej drodze. Dla mnie ta droga jest najcenniejsza droga, która jest skrzyżowaniem, która nie jest właśnie prosta, tylko jest jakby, fascynuje mnie dwureligijność, jakby dwujęzyczność. To no właśnie taka postać jak Merton, jak Henri Lesseau, chrześcijanie, którzy stali się jednocześnie joginami czy buddystami, że na tym skrzyżowaniu tych różnych tradycji, po jakimś, że pewne sprawy się jakby łączą, inne znikają, no łatwiej przejść jakby na tą drugą stronę. I to stronę no, tej świetlistej pustki. Po prostu, bo oni nie, ani Sogyal Rinpoche, ani ci poeci, o których mówię, nie zatrzymywali się na swoich metaforach, ale dążyli do tego, co jest poza językiem, poza tym światem poezji. I tutaj jeszcze dlaczego ten Sogyal Rinpoche go polecam, bo to jest książka, której nie pożyczam, bo ona jest tak, że mówi o tym, jak pomagać chorym i umierającym, jak pomagać sobie. Ona jest taką książką dla mnie, no, która po prostu jakby ratowała mi życie w pewnych momentach życiowych. Także tu akurat mogę takie wymienić tą jedną księgę, choć tutaj mówimy o tych drogach, które nie potrzebują żadnych ksiąg. No ale prawda, filolodzy jak ja i Kasia, humaniści, no jakby kochają te księgi i dopiero od nich mogą się odbić w tą non-duality. I tutaj było dużo różnych wspaniałych doświadczeń wewnętrznych, których nie możemy ani oceniać, ani ktoś może z nich skorzystać, ktoś inny ma własne. Dla mnie taką metodą na lęki jest humor i autoironia. Dystans,
takie jakby wobec samej siebie, wobec swoich lęków, obracanie do, sprowadzanie do absurdu, no taki po prostu inny rodzaj, inny rodzaj medytacji, no satyryczny można powiedzieć, ale wobec siebie. No i jeszcze jedno, że te doświadczenia w tej księdze wydanej przez Mananą, jedno mi się przypomniało jako takie dla mnie ważne, jak tam któryś z dyskutantów mówi o tym, że wyobraził sobie osobowość jako kostkę lodu. Mistrz Zen. I ta osobowość, i tą ozdabiamy tą kostkę, mrozimy, kultywujemy lodówki, boimy się, że zaraz nam zabraknie prądu i wszystko się rozpłynie. I tak bywa. No w każdym razie, dlaczego to jest taki ten obraz, że każdy ma zestaw tych swoich obrazów. Oczywiście nie można się do nich tak przywiązać, żeby ich nie porzucić w jakimś momencie. Ale ten obraz jest dla mnie bardzo piękny, bo miałam taki sen, że właśnie tego bycia jak ta kostka lodu, w której uwięzione są różne kolory. I trzeba doprowadzić, żeby ta kostka się stopiła, żeby te pasma różnokolorowego światła wytrysnęły na zewnątrz. No i takie właśnie jedno doświadczenie. Czyż nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy tymi kostkami? Chcemy czy nie chcemy? To ważna sprawa, ta relacja między... znaczy sprawa umysłu generalnie, tak? W buddyjskim rozumieniu są dwa umysły. Jest umysł duży i umysł mały. Umysł mały to jest ten umysł, z którym się utożsamiamy, zanim jeszcze doświadczymy dużego umysłu. Ale jak doświadczymy tego dużego umysłu, który się czasami nazywa pustką też po buddyjsku, no to wtedy okazuje się, że między dużym umysłem a małym umysłem nie ma żadnej różnicy. Tak, tutaj pamiętam, były głosy. Chwileczkę. To ja tylko króciutko, bo na początku mówiliśmy o przebudzeniu z perspektywy tej społecznej, czyli takiej kulturowej. Było też instytucjonalnie, o relacji mistrz-uczeń. Było oczywiście fenomenologicznie, czyli od strony naszego ja, co w zasadzie jest istotą. A to, co było chyba też jeszcze ciekawe jako uzupełnienie tej dyskusji, jest ta perspektywa naukowa, bo to wszystko nie odbywa się w pustce, jeśli chodzi o badania naukowe. Już chyba na Harvardzie od 10 lat też są badania. Tutaj pan też wspomniał o badaniach na EEG, na mózgu. Więc jeśli państwo macie jakąś wiedzę na ten temat, świetnie by było się dowiedzieć też, co wiemy na temat świadomości niesymbolicznej i tego, co się dzieje w mózgu, kiedy jej doświadczamy. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja mam też temperament nieco racjonalistyczny, więc lubię takie głosy. Może ktoś z państwa chciałby? To są oczywiście rzeczy nowe, Adam. Nad nimi dopiero zaczyna się pracować. Więc jak wiemy, jedne badania w nauce podważają nas, kolejne podważają te poprzednie, więc jeszcze się wielu rzeczy dowiemy na pewno. Natomiast do mnie bardzo trafiło takie badanie naukowca, neuronaukowca i kognitywisty, Judson Brewer się nazywa, ze Stanfordu. To są dosłownie lata, to nawet nie dekada, kilka lat temu. On się zajmował, tak jak zresztą wielu w tej chwili, badaniem mózgu ludzi medytujących. Wykazuje to badanie wyraźne zmiany, ale to, o czym ja chciałam powiedzieć, to jest pójście jeszcze dalej. Otóż okazuje się, że istnieje w mózgu taki obszar nazywany Default Mode Network, sieć
sieć aktywności bazowej, to jest tłumaczone, różnie to jest tłumaczone na polski, ale może to jest takie najbardziej trafiające w sedno. Sieć aktywności bazowej. I to w ogóle zostało odkryte, istnienie tej sieci, bardzo niedawno temu. Nie wiem, czy nie w ogóle w XXI wieku, chyba tak. Okazało się, że co ludzie medytujący jakby wiedzą, dla nich jest to oczywistością, ale to jest spojrzenie naukowe. Okazuje się, że w momencie, kiedy mózg nie musi pracować, to znaczy nie ma przed sobą wyznaczonych zadań, wyznaczonych do rozwiązania zadań, a są tu różne zadania, jak wiemy, na przykład to, że muszę podejść do szatni i wziąć płaszcz. Nad tym też pracuje mój mózg, prawda? Ale są takie momenty, kiedy powiedzmy siedzę, niczego nie muszę robić, nie mam żadnej zagadki logicznej do rozwiązania. Nie muszę się nie zastanawiam się nad tym, co jutro zrobię do jedzenia. I wtedy okazało się, że ten mózg bez przerwy działa. I oni to nazwali właśnie siecią aktywności bazowej. Nie pamiętam w tej chwili, zresztą to nie jest dokładnie określone, bo te sieci bardzo różnie wyglądają, jaki obszar jest zajęty tym działaniem, tą aktywnością, ale jest to jakiś obszar, jest to kojarzone z jakimś konkretnym obszarem mózgu. I co to jest? To jest ten nasz śmietnik umysłowy. To jest to ciągłe gadanie do siebie samego, takie najczęściej w ogóle nieświadome. To, co my robimy, to o czym mówiłam, ten nauk. To jest ten nauk, to jest to ciągłe albo nawracanie do tego, co się działo, albo wyobrażanie sobie tego, co będzie. Jednym słowem, kompletnie operacyjnie, funkcjonalnie niepotrzebne nam do życia, kompletnie. Otóż Judson Brewer skontaktował się z takim Garym Weberem. To jest jeden z, jeśli poszukasz na Buddha is the gas pump, to jest taka internetowe rozmowy z osobami, które no, zaznały różnego rodzaju doświadczeń przebudzających. I Gary Weber opowiada również o sobie, ale to nieważne. Otóż Judson Brewer zbadał jego mózg i okazało się, że ta sieć aktywności bazowej u niego się zdezaktywowała w ogóle. Nie ma jej. I to są rzeczy fascynujące. I co jest jeszcze ciekawe, najbardziej z tym pojęciem, z tym fikcyjnym pojęciem ja, bo to też za mało troszkę o tym mówiliśmy, to jest taka użyteczna fikcja, to ja, to utożsamianie się z tym niby to kimś, kto się nazywa ja, tego nie ma w ogóle, więc za to właśnie odpowiedzialna jest głównie ta sieć aktywności bazowej. Czyli to ja gdzieś tam się pojawia, bo te wszystkie nasze myśli kompletnie niepotrzebne są związane z myślą ja. O czym zresztą Ramana Maharishi powiedział. Ramana Maharishi powiedział, że myśl ja jest pierwszą myślą. Wszystkie pozostałe z niej się wywodzą. No i to jest takie badanie, wydaje mi się, że no, owocne, mówiące o czymś. Bezpośrednio dodam z mojego doświadczenia, coś do tego dodam, o czym nie powiedziałem wcześniej, ale to się bezpośrednio z tym wiąże. Podczas tego mojej miesięcznej podróży, już nie będę tego nazwał doświadczeniem ani stanem,
podczas tej mojej miesięcznej podróży miałem 80% więcej energii życiowej. Jak się wycisza myśli podobno zabierają nam uświadome, nieświadome, właśnie tam istniejące, no podobno do 80% energii. Są najbardziej męczącą częścią naszego życia, najbardziej nas wyczerpują. Ja wtedy potrzebowałem 4-3 godziny snu i byłem wypoczęty. Fruwałem po prostu, byłem 20 lat młodszy, miałem nieprawdopodobną energię. Wojtek mnie wtedy ostrzegał, mówił: uspokój się, zażywaj środki nasenne, przestań szaleć, bo ci się to wyczerpie, skończy, źle się to skończy i tak dalej. Nie byłem w stanie go w ogóle posłuchać, ale to było dokładnie to, o czym mówi Manana. Jak wyłączyły się myśli i nagle przypłynęła nieprawdopodobna ilość energii, się uwolniła. No, takie na przykład doświadczenie. No ja jak zwykle się nie całkiem zgadzam. Uważam, że no, stany kontemplacyjne, stany ciszy umysłu są znane no, od dziecka. Mnóstwo ludzi, artystów. No z tym, że w każdym razie, że stan aktywności bazowej jest stanem niepokoju, natłoku myśli, strumienia świadomości. No mamy tą taką bardzo często opisaną w literaturze, w poezji, stan kontemplacji spontanicznej. Opisał na przykład romantyk angielski Wordsworth w swoim dzieciństwie. Stan, dlaczego psychologowie zachęcają do nudy, do tego, żeby dzieciom nie zapełniać czasu, żeby ten stan pustki, stan, po drugie to w końcu wyobraźnia, praca wyobraźni, no po prostu jest czymś twórczym. Te myśli są jak promienie światła. No dlaczego mamy nagle pozbawiać się ogromnej jakby sfery doświadczeń wewnętrznych, które są dwoiste. Są dwoiste, które po prostu no, mogą być tą, ciągle mamy te negatywne przykłady myślenia o obiedzie. Ale są po pierwsze myśli, które są zanurzone w ciele, myśli, które są zanurzone, które się rozpływają w nicości, które prowadzą stronę, w bardzo ciekawe strony, w stronę różne zakamarki. Po pierwsze w stronę ciszy, wyłaniają się z ciszy. Zupełnie się jakby tam w tym takim... Ale ja tylko opowiedziałam o badaniu. O badaniu, no ale ciągle mamy tego wroga, raz Szyszkę, raz Kaczyńskiego, a potem myśli. Czy ja mogę do się odnieść? Może pani profesor miała to szczęście i ma do tej pory, że ten umysł funkcjonował w miarę zdrowo i przytomnie. Ja na przykład nie miałam takiego doświadczenia. Ja doświadczałam umysłu w sposób, ale za chwileczkę jeszcze poczynię rozróżnienie na umysł i na intelekt być może. Doświadczałam go na dwa sposoby, na sposób taki praktyczny, tak jak teraz rozmawiamy, dzieje się dyskusja, różne idee są tutaj prezentowane. Ale doświadczałam przez większość swojego życia umysłu w taki sposób, że mówił mi, no zobacz, co zrobiłaś. To nie powinno tak być. No widzisz? I tak dalej, i tak dalej. Tego typu myślenie pojawiało się kiedyś we mnie prawie cały czas. Jakby komentowanie tego, co się dzieje dla siebie samej. W końcu zaczęłam pytać, a kto tak komentuje w ogóle i komu? I do kogo ja mówię w ogóle? Do kogo ty myślę mówisz? Zaczęłam siebie pytać. I krok po kroku zaczęło mnie to prowadzić właśnie do takiego bardziej spokojnego miejsca. I ten umysł zaczął się uspokajać, kiedy zobaczyłam, że myśli nie pojawiają się Patrycji, tylko myśli pojawiają się w czymś. I zauważyłam, że nie istnieje coś takiego jak osobowe ja, jako byt sam w sobie, w środku, że czegoś takiego po prostu nie ma. I to spowodowało tak duże odprężenie, że ten umysł neurotyczny po prostu się w większości zatrzymał. Na jakiś czas zatrzymał się kompletnie, potem co jakiś czas próbował mnie zapraszać, ale generalnie zmieniło się doświadczanie życia w ten sposób. Żeby może rozstrzygnąć ten spór, który jest właśnie pozornym sporem,
to warto odróżnić myślenie od tego, co się nazywa myślactwem. Myślenie to jest jakiś uporządkowany proces, który prowadzi do jakichś rozwiązań, czy do jakichś wglądów, czy do jakichś przekształceń. Natomiast myślactwo jest taką, właśnie jest tą bazową aktywnością, która jest redundantna, która nie prowadzi do żadnego, znaczy nie jest żadnym procesem twórczym, nie jest żadnym procesem uporządkowanym. Jest chaotycznym takim mieleniem i gadaniem do siebie, właśnie opowiadaniem sobie siebie i swojego życia. Tak? To też się ta bazowa funkcja tym zajmuje. No więc oczywiście nikt nie ma nic przeciwko myśleniu, natomiast myślactwo jest taką zagłuszarką, która właśnie uniemożliwia doświadczenie tego, co się kryje pod tym wszystkim, czy w jakiej przestrzeni to się odbywa. Tam jeszcze są głosy. Myślę, że Jagoda chciała się wypowiedzieć. Ja może takie głupie mam pytanie trochę po tych wszystkich dyskusjach, ale takie mam pytanie, po co nam to oświecenie i czy przebudzenie w zasadzie. Chciałabym jakoś tak bardziej praktycznie może poczuć tą ideę. I jakby jak wy to przekładacie na życie, czy w ogóle przekładacie, co wam to dało? Bo ja kiedyś sobie żyłam spokojnie, zarabiałam pieniądze i jak nagle zaczęłam szukać swojej esencji i siebie, to się okazało, że wszystko się wali, że w ogóle jakoś tak nie ma pieniędzy na przykład. No, powiedzmy, o to chodzi tylko o wątek finansowy. Ale to, co jest najdziwniejsze, to, że w ogóle mnie to nie martwi w jakiś sposób i że po prostu jakoś nic nie robię z tym i to jest niepokojące, coś we mnie jest zaniepokojone, a to drugie coś po prostu, no tak jest już, tak? No i jak żyć, drodzy Państwo? A jeszcze jedno właśnie tak jakoś zostało ze mną po tym, co ty, Manana, powiedziałaś, że to jest takie głębokie człowieczeństwo, to przebudzenie, to jakoś ja poczułam, że mnie to ogranicza, że to jest tylko człowieczeństwo, że ja nie czuję, że to jest tylko człowieczeństwo, tylko coś więcej. Tak. To taką miałam... No właśnie więcej. No więcej. Nie, bo tu ktoś powiedział, że w ogóle nie ma człowieka, że przestajesz być człowiekiem. I ja na to odpowiedziałam, że wprost przeciwnie. Przestajesz? To dziwne, no to może. No może czujesz, może każdy czuje co innego. Jeśli o mnie chodzi, po co, to ja po prostu chciałam znać prawdę, nic więcej. I nie mogę się zatrzymać, no po prostu. To, znaczy to jest taki nakaz wewnętrzny i tyle. Ja wiem, że to, co nas otacza, to ja, w jaki sposób to widzimy, to nie jest prawda. Tak. To wiem i ja muszę wiedzieć, jak jest naprawdę. No i trochę już wiem. I ja nic, po nic więcej, to w ogóle nie ma żadnego wymiaru praktycznego. Słucham? Króciutko anegdotycznie. Manana powiedziała, że wie, że to, co nas otacza, nie jest prawdą. 3 miesiące przed tym wstrząsem, który się zaczął, miałem 30-sekundowe doświadczenie czasu. A propos prawdy, nieprawdy. Szedłem sobie, był pogodny dzień, szedłem sobie na placu Trzech Krzyży, zatrzymałem się, żeby przepuścić przejeżdżający samochód i nagle zobaczyłem, że odlatują wszystkie domy przede mną. Na ich miejscu pojawia się pustynia, potem puszcza, potem jakieś znowu wieżowce gigantyczne, potem znowu jakieś domy, ale to było bardzo wyraźnie, nie zażywałem żadnych środków halucynogennych nigdy w życiu.
To było bardzo wyraźne doświadczenie, bardzo wyraźnie to widziałem. Czas mijający tysiące lat po prostu w ciągu 30 sekund zostały mi zaprezentowane. Dostałem takiego dygotu, że wszedłem do wtedy istniejącej szparki, już chyba nie ma tej, żeby napić się, wypić małe piwo, byłem samochodem, więc tylko małe. Podeszła do mnie młoda barmanka i z jej oczu wyjrzał starszy mężczyzna i powiedział, zobacz, tu jestem, uśmiechnął się do mnie. I to było naprawdę bardzo konkretne doświadczenie. Jak Anna mówi o tym, że od tego czasu nie mam zaufania do tego, co widzę na zewnątrz. Wiem, że to jest jedną wielką iluzją. Czas na przykład jest iluzją. I że otaczają nas wymiary i rzeczy, o których się przekonamy dopiero po śmierci. Jestem bardzo ciekawy momentu odejścia do innego życia. W ogóle się przestałem bać śmierci na przykład. Jest to bardzo, jestem ciekaw, co wtedy naprawdę zobaczymy. Wtedy wszyscy będziemy oświeceni, spokojnie. Pani pytała o praktyczne gdzieś, prawda, więc powody, dla których warto. Więc żeby jakoś spełnić to zapotrzebowanie, to jest takie, gdzieś widziałem taką krótki dialog między uczniem a Buddą, tak? Budda pyta swojego ucznia, czego ty właściwie chciałbyś od życia? No, on mówi, ja chciałbym być szczęśliwy. A Budda mówi, okej, to w takim razie odrzuć ja, odrzuć chcę i odrzuć wyobrażenie szczęścia. Praktyczne? Ale to już naprawdę ostatni głos, ponieważ musimy nasze spotkanie zamykać już. Jest bardzo późno, tak? Bardzo proszę. To ja bardzo krótko. Przypowieść taką, że była sytuacja, że matka wyprawiała syna w podróż darmiczną, czyli do miejsca narodzenia Buddy. I ten syn miał prośbę od matki, żeby przywiózł jej kawałek kości Buddy. I on zapomniał o tej prośbie, niestety, i wrócił bez tej kości. Przypomniał sobie dopiero przed domem matki, że nie ma tej kości. Podniósł z ziemi kawałek kości psa i ofiarował matce, mówiąc, to jest właśnie kość Buddy, matko. I ta kobieta doznała oświecenia za jej żywota, ponieważ tak żarliwie medytowała. No, tak jak przypowieść. Zainteresowało mnie tutaj właśnie, jak mówiliście o chrześcijaństwie też i o łączeniu buddyzmu, chrześcijaństwa i różnych nurtów. Właśnie kiedyś byłam na wykładzie księdza, który praktykował zen i ktoś też się go zapytał, jak mu to się łączy i on powiedział, że to się w ogóle nie łączy. To są dwie odrębne ścieżki, które on jakby praktykuje. I ja jestem trochę w podobnej sytuacji, bo ja jestem chrześcijanką, taką protestantką, mocno nawróconą od kilku lat i jednocześnie praktykuję szamanizm i w otoczeniu się spotykam z tym, że to strasznie się kłóci bardzo wielu ludziom. We mnie też coś się tam kłóci i oczywiście w medytacji doświadczam różnych stanów, że to jest właśnie zanik dualizmu i często mam tak, że super mi się to wszystko łączy. Natomiast często na co dzień mam tak, że jakoś nie potrafię, że tu mam jednak te pojęcia, tu mam Biblię. Biblia jest takim dla mnie bardzo patriarchalnym systemem. Ja potrzebuję tej kobiecej energii, więc ostatnio przerabiam książkę pod tytułem 13 pierwotnych matek klanowych, gdzie znajduję to, czego mi w tej Biblii brakuje. Z drugiej strony jakby to się wszystko uzupełnia i wszystko jest jednością. I mam do was takie pytanie właśnie, jak wy się odnosicie do tego, w jaki niedualny sposób można łączyć na przykład takie rzeczy i po prostu jak to praktykować? Dziękuję za to niezwykle ciekawe świadectwo i pytanie. Czy ktoś może...
Może Wojtek, tak? Nie, ja chciałem się do tej kości. Dobrze, to po kolei. Ponieważ kość była pierwsza, to dajemy głos Wojtkowi, a później kto będzie chciał odpowiedzieć na drugi głos, to przejmie mikrofon. I to już będą ostatnie głosy dzisiaj. Ja przypuszczam, że matka tego chłopca doznała oświecenia, widząc, że on podaje jej kość psa, mówiąc, że to jest kość Buddy. To moja wersja po prostu. Ja nie wiem, może spróbuję jakoś się ustosunkować do tego pytania o szamanizm i chrześcijaństwo. Znaczy ja myślę, że ty masz i tak dużo łatwiej, ponieważ jest, jak sama mówisz, że jakby twoją drogą jest protestantyzm, tak? Czyli jakby samodzielne obcowanie z Pismem Świętym, poniekąd bez jakichś wyższych autorytetów, które ci ustawiają jego kanoniczną interpretację, tak? Oczywiście, że masz pewien zasób, jak rozumiem, dogmatów, praktyk i tak dalej, ale możesz do tego podchodzić dość swobodnie. I to jest właśnie to, co w chrześcijaństwie jest tak naprawdę, bo w chrześcijaństwie przecież jest życie duchowe, jest doświadczenie wewnętrzne, tylko ono jest po prostu straszliwie zmarginalizowane przez te takie instytucjonalne, rozmaite, autorytarne, władzowe zagrania, prawda? I po prostu myślę, że tak naprawdę to właśnie połączysz sobie to jakoś, tak? Ja ci nie powiem jak, tylko po prostu próbuj, a znajdziesz to, czego tam szukasz w tej Biblii dla siebie po prostu, tak? Bo w Biblii naprawdę można ogromnie dużo rzeczy bardzo cennych znaleźć, tylko po prostu może czasem mamy taką, znaczy ja na przykład wiem, że podchodzę do niej w pewnym sensie niechętnie właśnie dlatego, że wiem, że są takie kanoniczne odczytania, które mi ustawiają, jakie mam to rozumieć, a gdy się poza nie wyjdzie, to jest przecież bezcenny skarb, tam można znaleźć po prostu mnóstwo inspiracji dla siebie, tak? Właśnie tak jak powiedzieliście o tym Chrystusie, którego właśnie ten przekaz właściwie w jakiś sposób nie został podjęty, no ale on jakoś tam w tych słowach gdzieś jest zawarty, tak? Można za tym iść i tam znaleźć te najgłębsze. No to dziękuję za niekonwencjonalne podsumowanie nauki Chrystusa o tym, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Mamy możliwość niedualnego rozumienia tych słów. No i tym sposobem nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym panelistom, którzy przez no, chyba kilka godzin trwało nasze spotkanie, stanęli na wysokości zadania, także słuchaczom, którzy licznie przybyli i bardzo ciekawe pytania zadawali. I w imieniu Fundacji Gaia Mater dziękuję Tarabukowi oraz Nowemu Światowi Muzyki, którzy nas gościli i wszystkich zapraszam serdecznie na kolejne spotkania panelowe organizowane przez Fundację Gaia Mater na temat różnych oblicz współczesnej duchowości. Szukajcie nas na Facebooku, na pewno będziemy się ogłaszać. Dziękuję bardzo pięknie.